Grzegorz Miecługo, witam Państwa. To jest Inny Punkt Widzenia, program nadawany z siedziby Polskiej Rady Biznesu. A gościem programu jest dzisiaj Seweryn Aszkenazy. No i właściwie mam kłopot z przedstawieniem Pana. Kim Pan tak naprawdę jest, Panie Sewerynie? Żyd urodzony w Polsce, mieszkający w Stanach. Biznesmen? Biznesmen. Ale też społecznik. Tak, aktywny społecznie. Pamięta Pan wojnę? Tak. A miał Pan 3 lata, jak ona wybuchła? Miałem 3 lata, 3,5. No, ale to się pamięta. Ten strach się pamięta. Strach rodziców się pamięta. To dużo pamiętam. Wszystkiego nie pamiętam, ale wystarczająco. Ma Pan z tamtego czasu wspomnienia, które mogą być nieprzyjemne dla nas, dla Polaków? Ja nie. Zdaje się, że przeciwnie. Jeżeli myśmy się uratowali, to dzięki pomocy Polaków. I dzięki temu, że Polacy, którzy z nami mieli do czynienia, nie pokazywali żadnej pazerności. A żeby przeżyć, musieliśmy uciekać w 1942 roku i prosić o azyl, jak powiem, kilkunastu, może 20 rodzin. I pamiętam jeden moment, gdzie zwróciliśmy się do kobiety, która mieszkała za Tarnopolem. To już było początek wsi. I domy tam były dosyć gęste. I pamiętam, kiedy otworzyła drzwi, zaczęła krzyczeć: nie chcę nic mieć wspólnego z Żydami, odejdźcie stąd zaraz, nigdy nie wracajcie. A później powiedziała: tam jest stodoła, idźcie do stodoły. A to zrobiła, żeby sąsiedzi myśleli, że ona nas wygoniła. A później co rano było mleko i chleb. Przez kilka dni. I tak dalej. No ale jednak byli ci sąsiedzi, których ona się obawiała. Małe miasteczko, takie jak Tarnopol. Pana rodzina trochę spolonizowana. Mówiliście po polsku? Tak. W domu. Nie nosiliście jarmułek? Nie. Rodzice rozmawiali po niemiecku w domu. To był jeszcze ten przeciąg czasów austriackich. Ale rozmawialiśmy płynnie po polsku. Ale wszyscy wiedzieli, że jesteście Żydami. Tak. Więc... I wyglądaliśmy jak Żydzi. Więc ta obawa przed sąsiadami tej pani była obawą przed czymś powszechnym dosyć, że... Nie. Na pewno, wie pan, dla każdego uczciwego, dobrego człowieka zawsze się znajduje ktoś, który nie jest uczciwy, który nie jest dobry. Ale taki jest świat. To pan w zasadzie nie pamięta do końca tej rzeczywistości, jaka była powszechna dla Polski przedwojennej, czyli takiego współżycia świata żydowskiego i świata polskiego. Te momenty pamiętam po wojnie, kiedy przyjechaliśmy do Krakowa pod koniec 1944 roku, na początek 1945 roku i poszliśmy do szkoły, zmieniliśmy nazwisko, bo mieliśmy dokumenty aryjskie, i nazywaliśmy się Jabłońscy. To zresztą było nazwisko matki. Kiedy brat i ja poszliśmy do szkoły, do różnych klas, w tym samym dniu dwóch różnych nauczycieli zaczęli nas nazywać Apfelbaum z jabłońskiego przetłumaczenia. I to dało sygnał dzieciom, ażeby nas bić,
gonić za nami, wyzywać nas. To już było po wojnie. Pamiętam strach rodziców przed sąsiadami. Naturalnie. Przed innymi Polakami, aniżeli tymi, których znaliśmy. Takie były czasy. A teraz jest pan orędownikiem odbudowania wspólnoty żydowskiej w Polsce. Dlaczego? Dlatego, że Polska znaczy za dużo dla żydostwa. To znaczy? Ażeby ją opuścić. Gdyby ale za, wymazać... za dużo w tym sensie, że tak długo byliśmy obok tak siebie? Długo, tak dużo, tak dobrze często, tak źle. Polska... Ale źle to też jakoś. Absolutnie. Ale nie można wymazać 1000 lat historii naszego narodu i odejść. Dla mnie to jest niemożliwe. Dlatego tutaj jestem. Bo tutaj to jest w końcu rzeczy mój kraj. Tutaj są moje korzenia. To jest ten język, który nie zapomniałem. Bo wyjechałem z Polski, mam 10 lat. I wróciłem do Polski na tydzień w 1972 roku. Matka była polonistką. Myśmy zawsze lubili ten język. I muzykę, i zapachy, i smak, i ludzi. A że byli źli... Ale byli też i dobrzy. I byli też i dobrzy. I na czym ma polegać to odbudowywanie? Pozwolić ludziom, którzy mają korzenia żydowskie, czuć się swobodnie, wolnym, ażeby móc znowu połączyć się ze środowiskiem, którego tak naprawdę nie zapomnieli i za którym tęsknią. A ja jestem jeden z nich. Polska w końcu rzeczy była naszym krajem. I wiem, sam używam nazwę Żyd i Polak. A w końcu rzeczy, jeżeli się spotykam z Polakiem, to się czuję u siebie w domu. A nie zawsze się czuję u siebie w domu, jeżeli się spotykam z Francuzem, albo z Amerykaninem, albo z innym. Mówi pan o ludziach, którzy mają korzenie żydowskie. Mówi się, że w Polsce jest taki fenomen, że jest antysemityzm bez Żydów. Że nie ma Żydów w Polsce. Ale ten fenomen istnieje też w krajach, gdzie w ogóle nie ma i nie było Żydów. W pewnym momencie słyszałem, że był antysemityzm w Japonii. W Japonii. Tam w ogóle nie było Żydów, tam dalej są jednostki, które może tam robią interesy, czy się pojawiają. A z tą opinią, że w Polsce nie ma Żydów, pan się zgadza, czy nie? Nie, nie zgadzam się. Są? Są. Są i możliwe, że się jeszcze boją. Czego? Że boją się antysemityzmu. Bo wie pan, żyli z antysemityzmem podczas wojny. Pamiętają taki ja ten czas. Przecież ja nie mówię, że nie był antysemityzm. Naturalnie, że był antysemityzm. Ale mieliśmy do czynienia z ludem, który był po największej części analfabetą. Dwóch Polaków na trzech przed wojną byli analfabetami. Ich było można nauczyć antysemityzmu, prosemityzmu, filosemityzmu. Nauczono ich antysemityzmu z racji religijnych czy z racji politycznych. To się stali antysemitami. Ale to było chłopstwo. To byli biedni analfabeci. Żydzi dosyć dobrze żyli po największej części z inteligencją i z arystokracją. I Żydzi zawsze chcieli dążyć do tej inteligencji polskiej i do arystokracji polskiej. Zresztą to jest interesujące, ale na pewno
Pan dobrze wie, że Żydzi hasydzi w XVIII wieku zaczęli się ubierać jak polska arystokracja. Te ubiory, te czapki, kaftany, to wszystko pochodzi z polskiej szlachty. To zawsze kopiowano, imitowano tych arystokratów, tą inteligencję. I ewentualnie Żydzi stali się poważną częścią tej inteligencji. Słyszą, czytałem książkę pana Stillera, Roberta Stillera, gdzie on znalazł jakieś 40% wszystkich pisarzy i poetów polskich, którzy mają żydowskie pochodzenie. Kiedy go zapytałem, czy jest więcej, on mówi, na pewno jest więcej, tylko nie mogłem dojść do ich, do wszystkich korzeń. To jeżeli myślimy, że 50% inteligencji polskiej się znajdowało między inteligencją żydowską, to widzimy, jak ten kraj razem żył. Ten język dla Żydów był bardzo ważny. Polski dla nich był na pewno najważniejszą rzeczą w ich życiu. Oni mogli się wytłumaczyć, mogli opisać i bardzo lubili ten język. Kochali ten język. Mamy ciągle nad nami wisi sprawa z jednej strony prozaiczna, z drugiej strony chyba ważna, no, własności, majątków, nieruchomości, które przed wojną należały do społeczności żydowskiej i ciągle gdzieś w jakichś międzynarodowych kontaktach pojawia się pytanie, kiedy to zwrócimy. To jest ważne? Do jednostek żydowskich czy do społeczności żydowskiej jest różnica. Jaka? Jeżeli do społeczności żydowskiej, to mówimy o cmentarzach, o synagogach, o mykwach, o szpitalach, o klinikach, o domach starców, o szkołach. To jest jedna sprawa. I zdaje się, że ta sprawa została mniej więcej załatwiona między państwem a Żydami. Jeżeli Żydzi płacili 30% podatków przed wojną, Wszystkich podatków, a ich było 9%, to możemy pomyśleć, że 30% kamienic, domów, terenów należały do Żydów, interesów, fabryk. Na ile to jest bardzo ważne, nie jestem pewny. Ta sprawa by mogła być łatwo załatwiona między Żydami tutaj, a państwem. Łatwo zdaje. To znaczy? Można się było, można na pewno się umówić z państwem, żeby jakieś sumy były zapłacone, żeby rzeczy były wybudowane w Polsce, żeby państwo się zajęło cmentarzami, żeby sumy oddane społeczeństwu żydowskiemu były używane, były wydane w Polsce. Byłoby mniejsze bezrobocie, by przyciągnęło żydowskich kapitanów industrii. Można by się umówić. To nie powinien być punkt starcia. To nie jest takie ważne. Tak ja myślę. Inni myślą może inaczej. A jeżeli chodzi o te sprawy z jednostkami? No, mówię o mówię właśnie o własnościach prywatnych. Bo własności komunalne już... To już jest załatwione. To są ogromne pieniądze. I to zostało oddane oficjalnej gminie albo gminom w Polsce. I to jest ogromny problem, bo to są
To jest majątek, który powinien być używany, użyty dla dobrobytu i Żydów, i Polaków w Polsce. A to nie jest. Ja z tym mam ogromny problem. Mam ogromny problem, kto w końcu jest przy władzy żydowskiego mienia, żydowskiego społeczeństwa. Kto tym wszystkim dryguje. I to mnie bardzo smuci. Bardzo smuci. Nie mogę się pogodzić z tą sytuacją. A z sytuacją, że nie wiadomo właściwie, kto coś może zmienić? Czy... Sytuacja jest tragiczna w Polsce. Bo ci, którzy doszli do tej władzy żydowskiej kultury, żydowskiego mienia, żydowskiego życia, żydowskich pieniędzy, są ludzie, którzy nie są przygotowani do tego, ani niekompetentni. Mówi pan o tych, którzy jakby są decydującymi o funkcjonowaniu społeczności żydowskiej w Polsce. O tym mówię. O tym mówię. I o kulturze. Co jest rażące i smuci mnie, przygłębia mnie praktycznie, jest, jeżeli się patrzą, w jakich rękach jest nasza kultura żydowska. W jakich rękach jest? Pan Szymon Szurmi, pani Gołda Tencer. Czy oni sobie zdają sprawę, że ludzie się śmieją z tego, co oni robią? Że to, co zrobili, jest złe dla żydostwa? Jest złe? Teatr żydowski. Co pewien czas różnego rodzaju imprezy przypominające tamten świat, świat, który odszedł, ale który w pamięci powinien być, to źle? To nie jest kultura żydowska. A co jest kulturą żydowską? Kultura żydowska jest literatura, poezja, malarstwo, inteligencja, a nie jakaś cypelia wymyślona od czasu do czasu. Po największej części ta sama. Klezmerska muzyka jest fajna na 5 minut. Ale nie. To jest margines. To nie jest nasz, to jest częścią kultury, ale to jest mała część kultury. Ale to wpadło w ręce ludzi, którzy nie powinni nigdy mieć to stanowisko. Pan Szurmi, który wszyscy wiedzą, zdradził i Żydów, i Izrael w latach 70., 60., 70. Dostał jako rekompensa ten teatr żydowski, TSK Żyd i tak dalej. On w ogóle nie był przygotowany. Przecież ten człowiek nie ma bladego pojęcia o sztuce, o kulturze żydowskiej. I ja dopiero to zrealizowałem, kiedy zaprosiłem jednego z moich najbliższych, myśmy się nazywali braćmi, niejakiego Teodora Bikla. Teodor Bikiel jest jeden z najpoważniejszych aktorów, muzyków świata żydowskiego. I przyjechał do Polski jakieś 8-10 lat temu, żeby mnie odwiedzić. I wtedy mu powiedziałem, wiesz co, to jest warto, tutaj jest jeden państwowy żydowski teatr na świecie. Musimy to razem zobaczyć. I także tutaj w Warszawie jest może największa scena teatralna w Wielkim Teatrze, też na świecie. To jest człowiek teatru. Wtedy Teodor miał swoich 76-7 lat, teraz ma 87 i dalej gra.
dalej się pokazuje, dalej pracuje. I przyjechał, ja kilka tygodni przed jego przyjazdem zadzwoniłem do biura pana Szulmieja. Powiedziałem, przyjeżdża pan Teodor Bikier, proszę sprawdzić. Chcielibyśmy odwiedzić Teatr Żydowski pana Szulmieja. Zadzwoniłem też do biura, wtedy do biura dyrektora Teatru Wielkiego. I też powiedziałem to samo sekretarce. Przyjeżdża pan Bikier, chciałbym mu pokazać zwłaszcza tą ogromną scenę. Siedmiopiętrowa scena, to jest naprawdę coś bardzo poważnego w świecie teatralnym. No, Teodor przyjechał, spowodowałem spotkanie, idziemy do Teatru Żydowskiego, tam czekamy, w końcu Szymon Szulmina nas przyjmuje. Ogromne biuro. Nie wiem, czy prezydent kraju ma biuro tego rozmiaru. I siadamy i pan Szulmina się pyta, co mogę dla państwa zrobić? Człowiek nie miał bladego pojęcia, kto siedział przed nim. Z kim rozmawia? Bladego pojęcia. Rozmawialiśmy kilka minut, Teodor Bikier rozmawia jidysz perfekcyjnie, to jest w ogóle poliglot. I po kilku minutach wyszliśmy i poprosiliśmy, czy możemy zwiedzić teatr, tam komuś zadzwonił, ktoś nam pokazał teatr. Wszystkiego razem 5 minut. Odeszliśmy bardzo przejęci. Brudny teatr. Tutaj biuro fantastyczne. Eleganckie. A tutaj brud. Zapach nieprzyjemny. Wyszliśmy. Po żydowsku Szurmin nie rozmawia dobrze. Zapytałem się Teodora. A, mój, zaledwie. I poszliśmy na obiad, a później poszliśmy do Teatru Wielkiego. Kiedy tamśmy. Nie zaoferowano nam wody w Teatrze Żydowskim. Już nie mówię o kawie, ale w ogóle nic. Przyszliśmy do Teatru Wielkiego. Jak fajnie, pan dyrektor będzie z wami za minutkę, kawę, herbatę, ale... Wychodzi dyrektor, 2 metry, pan Dąbrowski, uśmiechnięty, zadowolony, jaki on jest szczęśliwy, żeśmy przyszli, jaki ma honor nas gościć. Kawę, herbatę, ciasteczka, cukierki i sam nas oprowadził przez kilka godzin przez teatr. Czysty, czysty, pachnący, piękny. Później my mieliśmy, mój przyjaciel, ja o czym rozmawiać. Tutaj był człowiek przygotowany. Dowiedział się, jeżeli nie znał Teodora Bikla, ale zdaje się, że go znał, to się dowiedział, kto przyszedł z wizytą. A tam? No a takie doświadczenie nie może chyba rzutować wnioskami ogólnymi, że to środowisko, które w Polsce utożsamiane jest z tym, co zostało z kultury żydowskiej, że jest do niczego. Czy może? Musi się. Nie tylko może. Musi się. To musi się skończyć. Jeżeli, wie pan, później zacząłem się dowiadywać, kto jest Szymon Szurmin. Nie wiedziałem, kto jest Szymon Szurmin. No naturalnie, jak się zacząłem pytać, to się dużo dowiedziałem, dostałem nawet dokument. On jest w IPN-ie. Ten człowiek jest dobrze znany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. To był aparatczyk, prymitywny człowiek, który się zjawił gdzieś z Ukrainy po wojnie. Żadnej przygotowania teatralnego. On był posłany do tego teatru, żeby pilnował. Jako szpieg.
No nagle się stał aktorem i reżyserem i tym i tamtym, ale wie pan, można ubrać człowieka w przepiękny kostium. I kiedyś Napoleon, który mówił o Talleyrandzie, powiedział, co on myślał o Talleyrandzie, czemu on był w pończochach z jedwabia. I to samo. My, Żydzi, jesteśmy przerażeni, że pan Szurmi i pani Gołda przedstawiają inteligencję i arystokrację żydowską w Polsce. To jest przerażające. To jak to się musi skończyć? Co trzeba zrobić? Nie wiem. Ci państwo powinni wziąć cokolwiek zarobili i pojechać sobie na francuską Rivierę. I się spotkać z innymi ludźmi, których tam znajdą w podobnej sytuacji. To się musi skończyć. Nie można tego żydostwa wykańczać dla swoich celów, dla swojego zarobku. Tu nic nie ma. No, rozumiem, podczas komunizmu, chociaż dalej było towarzystwo TSKŻ, Teatr Żydowski, państwowy, ogromne pieniądze, które poszły gdzieś indziej prawdopodobnie, bo nie ma żadnych rezultatów. Jakieś tereny, które dostali, Fundacja Shalom, to jest interes. To nie są Żydzi. Tam nie ma duszy żydowskiej. Nie wiem, kto ci ludzie w ogóle są. Ja znam Żydów. To nie są Żydzi. To coś dziwni ludzie. Dziwni ludzie. I jak oni mogą nas przedstawiać? Przecież ludzie się śmieją. Oni to muszą wiedzieć. To jak wygląda świat, do którego dąży Seweryn Aszkenazy? Jakby to miało wyglądać? Ten świat powinien mieć liderów żydowskich, których cel jest, ażeby to życie żydowskie i nieżydowskie było lepsze jutro, aniżeli dzisiaj. Takich liderów jak pan? Nie, ja już jestem z innego pokolenia, ale są inni i ja ich spotykam. Ja chcę tylko pomóc. Ja tutaj nic nie szukam. Ja tylko daję. Ja stąd nic nie biorę. Ale to są ludzie, którzy muszą mieć tą etykę. Tą etykę, która dzisiaj jest nie tylko jest żydowska, to jest etyka chrześcijańska, to jest w ogóle ogólnoludzka etyka. No ale oni są? I oni są, naturalnie, że są. To dlaczego ja ich nie widzę? Bo oni nie chcą mieć nic wspólnego. Ja ich spotykam, oni do nas przychodzą, my rozmawiamy. A kiedy mówią Szurmi, zaczynają się śmiać, podnoszą ręce. Z nimi nie chcą mieć nic wspólnego. Jaki inteligentny, jaki geniusz, jaki myśliciel chciałby usiąść przy tym samym stole, co Gołda Tenzel i Szymon Szurmi? To może przynieść inny stół, nowy. Muszą odejść. Mają układy, zawładli tym. Zawładli tym. I co jest gorsze, oni przedstawiają ten exemple, ten wizerunek, do którego dążą inni ludzie z podobnego pokroju, z podobnego gatunku, którzy zawładnęli gminą żydowską albo gminami żydowskimi. Dziwni ludzie. Oni od 20 kilku lat nic nie zrobili. Gdzie jest szpital żydowski? Gdzie jest jakaś klinika? Gdzie są kliniki żydowskie? Widzą tych starców, biednych, którzy przeżyli wojnę bez zębów. Nie można załatwić jakąś klinikę dentystyczną dla tych ludzi? Gdzie są te wszystkie pieniądze? Co się z tym dzieje? Gdzie są szkoły? Gdzie jest dom starców?
opowiadają już od 15 lat, bo będą budowali. Na razie pieniądze znikają, nic się nie buduje. Gdzie jest jakaś Imka? Imka była chrześcijańskim, chyba dalej jest, ale dlaczego Żydzi nie mogą wybudować taki dom sportowy, kulturalny? Przecież pieniądze są, ale ich nie ma. Gdzie to wszystko jest sekretem? Jeżeli pan by zadzwonił do... To jest rozkradane? Nie wiem, czy jest rozkradane, ale tego nie ma. Nie wiem, czy oni są tak niekompetentni, czy w ogóle sobie, że tracą. Nie wiem, czy są nieprzyzwoici i się częstują tym. Nie wiem. To wszystko jest ogromny sekret. Jeżeli pan zadzwoni i się zapyta, ile macie członków, a muszę się zapytać pana dyrektora, oddzwonił. Sekretarka nie wie, ile jest członków? Nie rozumiem. Albo jakieś cyfry w ogóle, które nie mają żadnego sensu. Sytuacja jest niedramatyczna. Z dramatycznymi sytuacjami można nawet mieć humor. To jest tragiczne. I tutaj się dzieje naprawdę już tragedia grecka. A wiemy, jak Ifigenia czy Agamemnon skończyli śmiercią. To społeczeństwo skończy śmiercią. Nikt naprawdę nie jest zainteresowany. I co najgorsze, największe, najpoważniejsze organizacje żydowskie, światowe, mają do czynienia z tymi ludźmi, bo uważają, że nie ma nikogo innego. To trzeba im posyłać pieniądze. Oni żadnych sprawozdań nie dają. A te, które dają, to w ogóle nic nie znaczy. Bo muszą dać swoje sprawozdania do państwa. Ale jeżeli pan mówi, że są inni ludzie, którzy mogliby reprezentować naprawdę to społeczeństwo, ale ci ludzie tylko rozkładają bezradnie ręce, no to co te duże organizacje mają robić, jeżeli nie ma żadnej alternatywy? Widzi pan, Żydzi nie chcą o tym mówić, bo jest wstyd przed nieżydami. My się wstydzimy. My wszyscy, kiedy się Żydzi spotykają, rozmawiamy o tej sytuacji. To jest żenujące. Nie chce się o tym rozmawiać. Ach, niech już. Nie Żydzi, Polacy, zdobyli w końcu tą przyzwoitość, dla której ja mam ogromny szacunek. Nie mówię o antysemitach, którzy zawsze znajdą sobie, ale to są większość antysemitów, jeżeli nie wszyscy antysemici, to są naprawdę prymitywni ludzie. Spotykam ich od czasu. Raz się zapytałem człowieka, który był nauczycielem matematyki w liceum, czy tego. Czy wie pan, ile jest Żydów na świecie? 500 milionów, 600 milionów. Nauczyciel matematyki. Kiedy mu powiedziałem, wie pan, może jest 12 albo 14 milionów Żydów na całym świecie? A niemożliwe. Tyle jest w samej Polsce. No to są prymitywni ludzie. Nie mówią o tych. Ale inteligenci, ta przyzwoitość, która zaistniała, i pan jest częścią tej przyzwoitości. Widzi pan, pan o tym naprawdę nie chce, albo nie chciał dotychczas mówić. Bo to też było żenujące. To jest żenujące i dla Żydów, i to jest żenujące dla nieżydów, że taka sytuacja istnieje. To nikt o tym nie mówił. I nikt o tym nie mówi. Ale ja już mam swoje lata. 75. Tak jest. No, jeżeli ja o tym nie będę mówił, to kto? I dlatego jestem wdzięczny, że pan mnie zaprosił na to spotkanie. Co jest ważne w życiu? Powiedział mi pan kiedyś, że jestem człowiekiem, który nie ma sekretów.
Nie, bardzo mnie to zaskoczyło. Nie mam sekretów. Wszystko jest otwarte. Nie zamykam biura, nie zamykam. Mam gości, mogą mieszkać u mnie, spać w moim łóżku, kiedy mnie tam nie ma. I mogą otworzyć wszystkie szufladki. Nie mam, bo trudno żyć z sekretami. Z tego co wiem, te pieniądze, które pan zarobił, często pan rozdawał. I rozdaję. I rozdaję pan. Wie pan, bo to jest nauka i to jest różnica między Żydem a nie Żydem. Żyd ma kilka przekazań. Pierwsze przekazanie jest tikkun olam. Zostaw ten świat lepszy, niż go znalazłeś. Popraw ten świat. Napraw ten świat. To od dzieciństwa. A drugi jest, że Żyd rozumie, że bogaty człowiek jest nie ten, który dużo ma. No tak naprawdę kogo to obchodzi? On myśli, on dużo ma, to jest mój teren, a to jest mój dom, a to jest moja kamienica i popatrz na tego Rolls Royce'a, który... No i co? Fajnie ma, Hochstapler. Ten, który jest bogaty, jest ten, który daje. Daje, co ma. Nie ma pieniędzy, niech da swój czas. Niech da to, co umie. Da swój niech rozum. Pomoże. Niech się zajmie. A ten, który ma trochę pieniędzy, niech da większość z tych pieniędzy. Przecież ze sobą nie może tego zabrać. Dla dzieci się zabezpiecza, żeby mogli zacząć jakieś życie, a resztę trzeba rozdać. Nie wyrzucić. Jeżeli ktoś przyjeżdża na przykład do Los Angeles, w całej Kalifornii jest może 2% Żydów, powiedzmy 800 tysięcy Żydów na 40 milionów ludzi, czy tam ile. Jest zdziwiony i myślą, że Żydzi są strasznie bogaci, bo jest żydowski szpital. I to muzeum założone przez Żyda, i to muzeum założone przez Żyda. I jeszcze jeden szpital założony przez Żyda. I na uniwersytecie dotacje. Bo Żydzi rozdają. Oni umierają. Żyd umiera biedny. Przecież dobrze rozumie, że nie może tego zabrać ze sobą. To rozdaje. Jest też powiedzenie żydowskie, rozdać ciepłymi rękami. A nie jak już się umarł, żeby to wszystko rozebrać. Mieć tą przyjemność, żeby dać. Tutaj tego nie widzą. Ci, którzy są przy władzy, tam w ogóle nie ma, jakbym zebrał tą całą piątkę czy dziesiątkę, bym nie znalazł jednej żydowskiej duszy. Seweryn Aszkenazy. Hotelarz, przewodniczący fundacji Bejt. Był gościem innego punktu widzenia, programu nadawanego z siedziby Polskiej Rady Biznesu. Bardzo panu dziękuję. A ja panu.